Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drogie siostry, drodzy bracia, kochana wielka rodzino Radia Maryja, zgromadzona tu w naszej świątyni, a także przed odbiornikami telewizji Trwam i Radia Maryja. Jako gospodarz poczytuję sobie za wielki zaszczyt, że mogę dzisiaj powitać w naszym kościele parafialnym przedstawicieli rodziny Radia Maryja. Gromadzimy się dziś w parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku, aby oddać cześć świadkom miłosierdzia, ojcu Maksymilianowi Kolbemu, patronowi naszej parafii, a także błogosławionemu księdzu Michałowi Sopoćko, patronowi od niedawna, ogłoszonemu oficjalnie naszego miasta Białegostoku, miasta miłosierdzia. Bardzo się cieszę, że mogę powitać wszystkich miłych gości przybyłych na to spotkanie rodziny Radia Maryja. Witam kapłanów, alumnów z naszego seminarium Osoby Życia Konsekrowanego. Pozdrawiam alumnów naszego seminarium. Witam na końcu, ale ze szczególną atencją naszych parafian tu zgromadzonych, pewnie przyjdą jeszcze na mszę świętą liczniej, a także w swoich domach, zwłaszcza osoby chore. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, którzy z nami się łączą, widzów telewizji Trwam. Pozdrawiam także naszych rodaków w kraju i poza granicami, szczególnie rodaków naszej białostockiej ziemi. Nasza parafia przeżywa w tym roku swój jubileusz powstania, 35 lat. Długo i krótko, ale jest za co Bogu dziękować. Jest za podziękowanie, też płynie z naszych serc za Kościół, za świątynię, tą z kamienia, ale też i świątynię budowaną naszymi sercami. Cieszę się, że dzisiaj możemy wspólnie się modlić, a teraz na początku posłuchajmy z uwagą programu przygotowanego przez naszą scholę parafialną. Największym realizatorem dzieła miłosierdzia Bożego, otrzymanego w spuściźnie po świętej siostrze Faustynie, był jej spowiednik, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Na kilka miesięcy przed śmiercią siostra Faustyna tak pisze o tej wspólnej misji. Dziś widziałam zatknięte w ziemi dwa słupy bardzo wielkie. Jeden zatknęłam ja, a drugi pewna osoba, S.M., z niepojętym wysiłkiem, zmęczeniem i usiłowaniem. A gdy postawiłam ów słup, dziwiłam się sama sobie, skąd miałam tyle siły. I poznałam, że nie własną siłą dokonałam tego, lecz mocą z wysoka. Te dwa słupy były bardzo blisko siebie na przestrzeni tego obrazu. I ujrzałam ten obraz zawieszony na tych dwóch słupach bardzo wysoko. W jednej chwili na tych dwóch słupach stanęła świątynia i wewnątrz, i na zewnątrz. Widziałam rękę, która wykańczała tę świątynię, ale osoby nie widziałam. Wielkie mnóstwo ludzi było zewnątrz i w świątyni, a strumienie wychodzące z najlitościwszego serca Jezusa spływały na wszystkich. Wcześniej otrzymała zapewnienie o pomocy Bożej i ludzkiej. Jezus miłosierny obiecał, że da jej pomoc widzialną na ziemi. Będzie to jej spowiednik. Zanim jeszcze doszło do spotkania ze spowiednikiem, siostra Faustyna widziała księdza Michała Sopoćkę w swojej wizji w Warszawie, a następnie w Krakowie. Z obu wizji zdaje relacje w dzienniczku. Pisze: jednak dobroć Jezusa jest nieskończona. Obiecał mi pomoc widzialną na ziemi
i otrzymałam ją w krótkim czasie w Wilnie. Poznałam w Księdze Sopoćce tą pomoc Bożą. Nim przyjechałam do Wilna, znałam go przez wewnętrzne widzenie. W pewnym dniu widziałam go w kaplicy naszej pomiędzy ołtarzem a konfesjonałem. Wtem usłyszałam głos w duszy. Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci pomoże spełnić wolę moją na ziemi. Przekonany o bogatym życiu wewnętrznym, o zjednoczeniu z Chrystusem, siostry Faustyny i prawdziwości objawień, ksiądz Michał Sopoćko podejmuje się kierownictwa duchowego siostry Faustyny. Zanotowała ona: pod jego kierownictwem szybko dusza moja postępowała w miłości Bożej i wiele życzeń pańskich zostało na zewnątrz spełnionych. Konferencji księdza Michała Sopoćko. Pokój a miłosierdzie Boże. Grzech zakłócił zgodę z Bogiem i wprowadził do duszy wewnętrzny niepokój i walkę ze sobą. Wyrzuty sumienia nie dają spokoju, powodują straszną udrękę wewnętrzną, której nikt i nic na świecie usunąć nie potrafi. Głosu sumienia nie zagłuszą ani nauka, ani sztuka, ani żadna potęga na świecie. Nie pomogą tu rozrywki i podróże, zabawy i uciechy tego świata. Aż oto przychodzi Chrystus i uspokaja zburzone sumienie ludzkie. Odpuszczone są twoje grzechy. Tę władzę odpuszczenia grzechów przekazał Chrystus apostołom i ich następcom, biskupom i kapłanom w dniu zmartwychwstania. I w ten sposób zapewnił pokój wewnętrzny i zgodę z Bogiem i z własnym sumieniem dla wszystkich ludzi dobrej woli po wszystkie czasy, aż do skończenia świata. Pokój, jaki sakrament pokuty wprowadza do duszy przez pogodzenie jej z Bogiem i z sumieniem własnym, jest koniecznym warunkiem pokoju z bliźnim. Dlatego, kto nie ma tego pokoju wewnętrznego, nie może mieć i zewnętrznego z ludźmi. Na świecie wszyscy od dawna
gonią za pokojem zewnętrznym, ale go nie znajdują. Zamiast pokoju są waśnie i nieporozumienia w rodzinach, społeczeństwach i państwach. Jeżeli pilnie wnikniemy w przyczyny tych mniejszych walk i wielkich wojen, przekonamy się, że one wszystkie sprowadzają się do jednej głównej, a jest nią brak zgody z Bogiem i z własnym sumieniem u poszczególnych jednostek, państw i narodów. Stąd rozumiemy, dlaczego Zbawiciel aż dwakroć pozdrawia apostołów słowami „pokój wam” przy ustanowieniu sakramentu pokuty, który jedynie może sprowadzić prawdziwy pokój na świecie. Dwaj są, którzy obiecują pokój dla świata i dla ludzi. To jest świat i Chrystus. Pokój świata jest obłudny, pozorny i kończy się zaburzeniami i wojną, albowiem świat nie może dać pokoju wewnętrznego. Pokoju z Bogiem, którego nie uznaje, i pokoju z własnym sumieniem. Tylko Chrystus przynosi pokój trwały, bo wewnętrzny, prawdziwy, który polega na usunięciu głównej przyczyny niepokoju, jakim jest grzech. Chrystus Pan wziął grzechy całego świata na siebie, odpokutował i złożył Bogu godne zadośćuczynienie za nie. Stworzył bezcenny skarb swoich zasług, a po zmartwychwstaniu stosuje te zasługi do poszczególnych dusz przez ustanowienie sakramentu pokuty, w którym dokonuje się dzieło odkupienia i będzie się kontynuowało aż do skończenia świata. To jest jedno z największych dzieł miłosierdzia Bożego. Dlatego można z całą pewnością stwierdzić, że ludzkość nie zazna pokoju, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Bożego.
konferencji księdza Michała Sopoćko o obowiązku miłosierdzia względem bliźnich. Nie ma nic piękniejszego nad cnotę miłosierdzia. Jakkolwiek istotą doskonałości jest miłość Boga, ale ona jest niemożliwa bez czynnej miłości bliźniego i dlatego święty Jan Apostoł nazywa tego kłamcę, kto mówi, że kocha Boga, a nie świadczy miłosierdzia bliźnim. Cnota miłosierdzia jest spójnią braterstwa wśród ludzi, matką czujną, która wszystkich, co cierpią, ratuje i pociesza. Jest obrazem opatrzności Bożej, bo ma oko otwarte na potrzeby każdego. Jest przede wszystkim obrazem miłosierdzia Bożego, jak powiedział Zbawiciel. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Powinniśmy zrozumieć, że cnota ta nie jest nam tylko doradzona, ale jest ścisłym obowiązkiem każdego chrześcijanina. Wielu ludzi ma błędne pojęcie o cnocie miłosierdzia. Myślą oni, że pełniąc uczynki miłosierdzia, czynią tylko łaskę i ofiarę, która zależy od woli i dobrego serca naszego. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Cnota miłosierdzia nie jest tylko radą, do której można się stosować lub jej zaniechać bez grzechu, lecz jest ona prawem ścisłym i obowiązkiem. Od jego spełnienia nikt się usunąć nie może. Wynika to z Pisma Świętego, z głosu rozumu i ze stosunku naszego braterstwa. Konferencji księdza Michała Sopoćko o korzyściach z cnoty miłosierdzia. Zapłata miłosierdzia nie kończy się na rzeczach doczesnych. Stokroć cenniejsze są dobra duchowe, jakimi Bóg nagradza tę cnotę, a zamykają się one wszystkie w jednym słowie: przebaczenie i łaska u Boga.
Jest to największe dobro, najcenniejszy skarb, najdroższa perła, którą odnaleźć można łatwo, praktykując cnoty miłosierdzia względem bliźnich. Jeśli kto miał nieszczęście osłabić w sobie wiarę i błąka się w życiu jak ślepy, niech będzie miłosierny. A na tej drodze odnajdzie niewątpliwie utracone światło niebieskie. Jeśli kto znowu jeszcze nie zdążył dojść do poznania miłosierdzia Bożego i dlatego nie może go naśladować, niech zacznie od praktyki miłosierdzia względem bliźnich, a na pewno ziszczą się nad nim słowa Zbawiciela. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Cnota miłosierdzia uprasza nam łaski i światło, oczyszcza nas z grzechów, kierując nas do sakramentu pokuty. Wybawia duszę od śmierci, czyli potępienia wiecznego, jak powiada Pismo Święte. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasycą się życiem. Oprócz tych dóbr doczesnych i duchowych, w tym życiu cnota miłosierdzia sprowadza jeszcze nieśmiertelną nagrodę. Zapewnia nas o tym Zbawiciel, gdy mówi o wyroku na sądzie ostatecznym. Pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Konferencji księdza Michała Sopoćko o warunkach uczynków miłosierdzia. Piękna jest cnota miłosierdzia, co ratuje i pociesza cierpiących. Lituje się nad nędzą bliźniego oraz stara się jej zapobiec i braki usunąć. Ale nie zawsze jest ona zasługująca na żywot wieczny. Aby za uczynki miłosierne otrzymać nagrodę wieczną, muszą one odpowiadać pewnym warunkom, a mianowicie trzeba je spełnić w czystej intencji, ochoczo, ustawicznie i bez względu na osoby, które je wyświadczamy.
Intencja, czyli pobudka, jest głównym czynnikiem wszystkich naszych aktów. Jest ona okiem, który je oświeca, duszą, który je ożywia i nadaje im wartość w oczach Bożych. Pan Jezus na intencję kładł wielki nacisk, gdy mówił: kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Uczynki nasze miłosierne należy nadto spełniać ochoczo, ustawicznie i bez względu na osoby. Na ochoczość, czyli radość przy świadczeniu miłosierdzia bliźnim, kładzie wielki nacisk Pismo Święte, że przytoczę tu słowa apostoła. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Jeżeli ubogi widzi, że jałmużna mu udzielona jest wymuszona nadającym, który może nawet żałuje swego miłosiernego uczynku, rani to serce jego, a tym bardziej nie podoba się Bogu, albowiem tylko radosnego dawcę miłuje Bóg. Taka jałmużna nie wpływa z miłości i dlatego nie jest zasługująca na żywot wieczny. Błogosławione skutki dobroczynności odczuć potrafią tylko ci, co wierzą w Boga i naśladują Go w Jego miłosierdziu dla nas. Bardzo serdecznie dziękuję scholi z naszej parafii, która przedstawiła program słowno-muzyczny o błogosławionym księdze Michale Sopoćce. Jest z nami ojciec Grzegorz. Tak, cieszymy się. Zbliża się godzina 18, za chwilę odmówimy Anioł Pański. Polećmy wszystkich bliskich naszych zmarłych. W szczególny sposób pamiętajmy o budowniczych naszej świątyni. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą.
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało, zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Prosimy Ojca Grzegorza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kochani, bardzo cieszymy się, że jesteśmy w Białymstoku kolejny raz. Teraz jesteśmy w parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Dziękujemy wspólnocie parafialnej, ale przede wszystkim księdzu proboszczowi, księdzu prałatowi. Ja go pamiętam jako rektora seminarium. Przyjeżdżam do parafii, patrzę, a to ten właśnie kapłan, który jest profesorem. Myślę, że wy też jesteście dumni z tego, że macie takiego proboszcza. Przynajmniej jedno pokolenie, tak w takim, byśmy powiedzieli, ciągu czasu, no, zostało też pod jego okiem, poszło w świat na swoją misję kapłańską w archidiecezji białostockiej. Cieszymy się bardzo, bo każde spotkanie poniedziałkowe to taki moment, kiedy modlimy się za dzieło Radia Maryja. Modlimy się za siebie nawzajem. Cieszymy się tym bardzo, że jesteśmy. Chciał być z nami ojciec dyrektor. Jest przez łącze telefoniczne. Ojcze, witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Nie wiemy, czy słychać mnie. Ojcze dyrektorze, bardzo dobrze. To bardzo dobrze, bardzo dziękuję, proszę ojca. Ojciec jest od tego specjalistą, od radia, od telewizji, od spraw technicznych też. Także jak ojciec już mówi, że dobrze, to na pewno jest dobrze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Otóż jeszcze nie widzimy was, bo jestem w drodze do jednego z kapłanów tutaj w Toruniu. Wracamy z terenu kościoła naszego, tak, tego nowej świątyni, sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Jestem, to szczęście mam w tej chwili z panem architektem Andrzejem Ryczkiem, razem jesteśmy. No i cieszymy się tym, co się stało. Jeszcze będziemy wykańczać to, także proszę nie myśleć, że to już wszystko jest gotowe całkiem. Jeszcze nie całkiem to wszystko jest zrobione, ale już tak, że jest to piękne, widzimy, ale liczymy dalej na to, że będziemy jeszcze wszyscy razem budować to.
i bardzo o to prosimy. I tak jest tylko tyle, chciałbym powiedzieć. Zobaczcie, kochani, ile można razem uczynić dobra. Tylko jedno, żeby nikt nie mówił nie ja, albo żeby był gapiem, albo przychodzi, patrzy. Jak teraz patrzę, to do tej naszej świątyni wielu ludzi przyjeżdża, patrzy. Część jest bardzo, bardzo taka zaangażowana, radosna, ale bywają i gapie. Także o to chodzi, żeby nikt z nas nie był takim gapiem, tylko żeby był zaangażowany w to tworzenie dobra, wielkiego dobra. I za to dziękujemy. No Białystok zawsze kochał Radio Maryja. I dziękujemy za to, co robicie, kochani. Tyle pielgrzymek. I byliście też, wielu było. Wiem, że pani Wandzia zorganizowała 2 autobusy chyba. I jeszcze inni. Myślę, że pani Alina też. No, pani Janina jest tam, choruje. Także no, pozdrawiam też panią Janinę. I wszystkich współpracowników, i księży. Widziałem księdza Tadeusza, widziałem księdza prałata z Świętego Rocha. Dziękujemy wam za to wszystko dobro. Jeszcze raz Bóg zapłać, Ojcze, i alleluja, i dalej, i dalej. Dużo do zrobienia w Polsce. I to jest coś pięknego, ta świątynia. Ona jest katolicka i polska. Prawda, Ojcze? Tak, Ojcze. Tam widać w tej świątyni, widać jak Polska, jaka była piękna ludźmi, którzy byli z Chrystusem, którzy otworzyli drzwi Chrystusowi. Także, no cóż, ogromne dzięki. Ogromne dzięki i dalej prosimy, nie ustajmy. Ojcze dyrektorze, bardzo dziękujemy. Ja przepraszam, że najchętniej to bym tam był. Razem z wami fizycznie. Mam nadzieję, że taka okazja jeszcze będzie nie raz. Dziękuję i Ojcu, dziękuję i wszystkim. Jeszcze raz Bóg zapłać. I parafia Maksymiliana Kolbe, on czynił wiele dla mediów. Wiedział, co to są media. I wtedy, gdy Polska była bardzo biedna, on nie żałował środków razem z ludźmi na najlepsze maszyny drukarskie. Na najlepsze maszyny drukarskie. Żeby dotrzeć do ludzi. I my też tak samo dajemy Panu Bogu to, co piękne. I robimy wszyscy razem wielkie dobro dla Kościoła, dla Polski. A Polska potrzebuje, Ojcze. Jak teraz patrzę, to ta Polska jest taka rozszarpowana, Ojcze. To, co się dzieje od wewnątrz i z zewnątrz, mamy przecież niebezpieczeństwa. No, też trzeba się nad tym zastanowić. I czyńmy dobrze, tak jak nam Duch Święty podpowiada. I alleluja i do przodu. Jeszcze raz ogromne dzięki. Bóg zapłać za wszystko dobro. Bóg zapłać, Ojcze Dyrektorze. Szczęść Boże. Zapłać, kochany, z Bogiem. Kochani, oczywiście cieszymy się, że jesteśmy u świętego Maksymiliana Marii Kolbe. To parafia, która ma już 35 lat. Ksiądz prałat też mówił, że jest od 2 lat w tej parafii i czeka przed wspólnotą parafialną wiele zadań. Trochę trzeba też i świątynię odnawiać, tak jak odnawiamy nasz dom, jak zmieniamy czasem coś w naszym obejściu, tak i w tym miejscu, gdzie się gromadzimy na modlitwie, gdzie jesteśmy razem z sobą, gdzie przychodzi całe pokolenie, jedno, drugie, trzecie. Chcemy czuć się jak w domu, chcemy tutaj uczyć się tak, jak to pokazał nam święty Maksymilian swoim życiem, czy ksiądz Sopoćko, błogosławiony, można powiedzieć patron, tak, Białegostoku. To Białystok też dla nas jest przykładem tego, że mamy być ludźmi miłosiernymi, mamy być tymi, którzy idą z dobrym słowem, z Ewangelią, z przebaczeniem, pojednaniem, bo przecież to też niełatwa tutaj karta historii była i myślę, codziennie tak jest, tak, że trzeba się przełamywać, uczyć się, jak w takiej nieraz społeczności bardzo skomplikowanej, żyć, wzrastać i dorastać, dojrzewać do świętości. Ojciec dyrektor wspomniał świętego Rocha, był ksiądz proboszcz, jest z nami pani Wandzia. Pani Wandziu, ta parafia ma 35 lat, gdzieś tutaj nawet to widziałem, tak? I 15-lecie poświęcenia Kościoła, a u świętego Rocha ma być w tym roku 75 lat chyba.
75 lat konsekracji, 75 lat konsekracji w Kościele Świętego Rocha. To będzie 23 czy 4, niedziela w każdym bądź razie. Ale którego? Czerwca, lipca, sierpnia? Sierpnia, bo 16 jest Świętego Rocha odpust i we wtorek i zaraz w niedzielę będzie ta uroczystość konsekracji. Razem odpust i konsekracja. Czyli kochani, po 15, po w niebowzięciu Najświętszej Marii Panny wszyscy idziemy do Świętego Rocha. Zapraszamy serdecznie. Kto kocha Świętego Rocha, to nie, kto kocha, Kto kocha, to do Rocha. O, tak? To do Rocha, no coś w tym rodzaju. Dziękuję bardzo. Teraz może na chwilę do Świętego Ducha pójdziemy. Pani Alicja, nie wiem, czy ja dobrze myślę, czy też nie. Tak czy nie, Pani Alicjo? Witam. Szczęść Boże. Jak u Świętego Ducha? No Ducha, 25 lat minęło, już mamy 27, jak konsekrowana była świątynia nasza Ducha Świętego. No i staramy się. Ja prowadzę koło przyjaciół Radia Maryja już 19 lat. I na te pielgrzymki wozimy, jeżeli możliwość jest naszego bycia. Jak teraz byliśmy w świątyni tej, której tak bardzo budowaliśmy i zawdzięczamy ojcom za tak piękne, no i Ryczkowi, inżynierowi, za tak piękne, w każdym celu wykonanej świątynię. Będziemy nawiedzać, będziemy... Ja mam nadzieję, no bo nie wiem, czy wam się udało wszystkim wejść do kościoła, czy też nie. Pani była w kościele, czy nie? Całowaliśmy relikwie po zakończonych, po apelu jasnogórskim. Do 10 godziny w nocy popychano nas, oby... To chyba wzajemnie było to popychanie. Ale Ojca Świętego, prawie żywego, widzieliśmy bardzo blisko i relikwie ucałowaliśmy. Ta księga, którą umierał, była podana jako relikwia nam do ucałowania. Ja się tak trochę rozglądam za Panią Janiną. Jest, ja ją widziałem dzisiaj na pewno. Pani Janina jest z przodu, to się cieszę, że Pani Janina jest, bo ona ciężko była poszkodowana w wypadku, ale bardzo się cieszymy, bo była na spotkaniu naszym kół i biur Radia Maryja i cieszymy się, że jest z nami, bo nieraz tak jest, że coś przyjdzie na nas, czy ciężka choroba, czy nawet wypadek, no a że jesteście razem z sobą, że sobie pomagacie, to też wiele o was znaczy i my też jesteśmy tym zbudowani, bo nieraz tak się stanie, że coś się zadzieje w naszym życiu, a jest rodzina, są przyjaciele, są ci, z którymi się współpracowało i na nich zawsze polegać można, więc za to też jesteśmy wam, kochani, bardzo wdzięczni i cieszę się, Pani Janino, że Pani jest z nami. Ale jeszcze jedna ważna sprawa. Ksiądz prałat mówił, że może stanie się tak i tak chyba będzie, że w parafii świętego Maksymiliana też będzie koło przyjaciół Radia Maryja. To ja teraz podejdę do tych, którzy są przez księdza prałata, przez jego zgodę, ale też tymi, którzy się tego podjęli, są małżonkowie, bo to pani Irena, Jadwiga, Pelagia, chociaż Pelagia powiedziała, że ja za dużo się angażuję, to ja tam będę tylko taką wolontariuszką i pan Jan. Słyszałem, że pani Irena i Jan to małżonkowie. Cieszymy się bardzo, że jesteście też z nami. A jak to się stało? No tak się stało, że my zresztą trochę dłużej słuchamy Radia Maryja od 93 roku praktycznie. I to natchnienie takie teraz, że dlaczego w naszej parafii nie miałoby być właśnie takiego koła? Dlaczego my nie możemy po prostu pomóc radiu i telewizji Trwam modlitwą i finansowo, bo jest bardzo dużo wydatków. Chociaż wy trochę wydatków będziecie mieli, bo trochę odnawiacie kościół, no ale jak mądrze podzielimy. Tak? Wszyscy zbożą się parafianie. Mam nadzieję, że... To mam nadzieję, że rodzina Radia Maryja też tutaj pomoże, prawda? Nie tylko zostawi samych parafian sobie, tylko jeszcze gdzieś z innych stron. No tak, no myślę, że rodzina Radia Maryja to będą członkowie, będą parafianie nasi. No i będą pomagać, wspomagać również właśnie Radio Maryja, Telewizję Trwam i wszystkie dzieła, które no... tworzy ojciec dyrektor razem z ojcami, wspaniałymi ojcami. No i z wami. Pani Janie, tak ręka w rękę przez ile lat z żoną? No, pierwsza 40 minęła.
pięknie, gratulacje dla tej młodej pary, tak można powiedzieć, tak? A to była inicjatywa żony czy pana? To była tak chyba wspólna, ale tak z przewagą od żony. Bo tak mówią? Ale o małżeństwie czy o kole? Możemy o małżeństwie, a później o kole. O małżeństwie to była wspólna. Jeżeli chodzi o koło, to właśnie tak żona wspomniała, od jakiegoś czasu chodziła z tym zamiarem. No, zwróciliśmy się do księdza proboszcza. No i tutaj pełną aprobatę, pełne błogosławieństwo otrzymaliśmy. Ksiądz proboszcz poparł nas. No i tak wysłaliśmy wstępne takie pismo, prawda, z prośbą o akceptację do ojca dyrektora. Dzisiaj ksiądz, ojciec Grzegorz nas rozradował, bo przywiózł odpowiedź pozytywną. No i próbujemy od dzisiaj, może od jutra, rozkręcać to radio. Ojciec Marian się mnie właśnie pytał, o której ty jedziesz. Człowieku, zostań jeszcze chwilę w Toruniu, bo jest coś ważnego do zabrania. No przed poświęceniem tego kościoła w Toruniu zdawaliśmy sobie sprawę, że po prostu ojcowie są zajęci i czekaliśmy cierpliwie. Nie spodziewaliśmy się, że tak to będzie właśnie dzisiaj. To wspaniale jest. Bardzo dziękujemy, kochani. Niech owocuje i pięknymi owocami wasza parafia. No i mamy nadzieję, koło przyjaciół Radia Maryja. No mamy nadzieję, że nas współparafianie będą wspierać. A znają was? Znają was? Czy? Nas znają. Mam nadzieję, że znają. Trochę z widzenia. No i trochę znamy też parafian. Także. Dziękuję bardzo. Kochani, no tak się buduje. Trzeba się tylko odważyć i wielkie dzieła, tak jak w waszym życiu, bo 40 lat to też niemały czas. Różnych może chwil, ale przy Panu Bogu czy z Panem Bogiem, budując na łasce, można wiele. I teraz wam też bardzo dziękujemy i życzymy wytrwałości. Dziękujemy, że chcecie się dołożyć tak bardzo w sposób wyraźny dla dzieła Radia Maryja. Bóg zapłać wam. Kochani, Bóg zapłać. Za chwilę wspólna modlitwa. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich, którzy z tej parafii są, w tej świątyni do niej przychodzą. Pozdrawiam i chorych, i cierpiących, tym, którym w tym momencie też i Radio Maryja i telewizja Trwam towarzyszą. Bóg zapłać. Moi kochani, za chwilę będzie Eucharystia. Myślałem, że mi się upiecze i nie będę musiał historii przedstawiać, ale nasza historia jest dość krótka, więc powiem w paru słowach. No przede wszystkim chciałem zauważyć tu obecnego księdza prałata Alojzego Chojnowskiego, który trudził się wraz z wami, żeby ta świątynia powstała. Może jego zauważmy, chociaż nie wiem, oklaskami też wyobraźmy. Architektem tego kościoła jest pani Krystyna Drewnowska. Pomysł powstał też podany przez pana Gustawa Taronne z Turynu. Ma więc takie elementy trochę włoskie. No cóż, z takiego bogactwa, o którym warto wspomnieć, to jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej namalowany przez panią Torwirt z Torunia właśnie. I ponoć ten obraz, który jest u ojców redemptorystów, też został przez nią namalowany. Także cieszymy się, że tą samą ręką został ten obraz Matki Bożej, ta kopia namalowana. Moi drodzy, drugi obraz to tutaj mamy przy tabernakulum. To jest obraz świętego Maksymiliana Kolbego, namalowany przez Belga i Hodebew. Przy budowie kościoła pomagali różni ludzie. Między innymi prezydent Kaczorowski był zaangażowany. Jakże wzruszające są jego słowa, które przesłał na ręce księdza prałata Chojnowskiego, że chętnie włączy się w pomoc, gromadząc może niewielkie środki tam wśród Polonii, ale jest bardzo wzruszony uroczystościami beatyfikacyjnymi, kanonizacyjnymi ojca Kolbego w Rzymie i uważa, że ta świątynia może być symbolem. I myślę, że ta świątynia jest symbolem ludzi, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Otóż tu w Lesie Pietraskim, niedaleko, 6 tysięcy osób zostało zamordowanych przez hitlerowców. I to jest główny powód, dla którego nasza świątynia ma imię właśnie Kolbego. No cóż, ojciec Tadeusz wraz z ojcami przez 4 lata budował świątynię, nasza przez 10, ale moi drodzy, powstawała w okresie stanu wojennego. Powstawała z trudu
ludzi, którzy wierzyli, że Polska to nie jest to, co nam wtedy mówiono i próbowano narzucić. Polska chce być wolna, chce żyć wiarą. I właśnie ten Kościół w ten sposób stał się także symbolem wolności, symbolem naszej wiary. Dlatego cieszymy się, jestem też bardzo wdzięczny, że parafianie tak chętnie tutaj włączają się w różne prace, na przykład przed przyjazdem telewizji Trwam, nie wiem czy tam pójdą z kamerami, ale parafianie odnowili piękny parkan tutaj od strony Maksymiliana Kolbego. Można na parafian więc liczyć nie tylko na budowę kościoła, ale na troskę o Dom Boży. To tyle chciałem powiedzieć, historia dalej trwa, piszemy ją na żywo. Historia to są rzeczywiście jakieś wydarzenia, ale to przede wszystkim codzienna modlitwa, budowa wiary, albo może inaczej, budowa rodzin Bogiem silnych, jak zachęcał nas do tego ksiądz prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Obyśmy w tej mszy świętej, ale też i w dalszym ciągu troszczyli się o to, ażeby Polska była mocna Bogiem, silna wiarą. Dziękuję za uwagę. Teraz rozpoczniemy mszę świętą.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Drodzy bracia i siostry, to spotkanie w kościele świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku, mieście miłosierdzia, przeżywamy w blasku kilku jubileuszy. Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, jubileuszu Roku Miłosierdzia, ale także jubileuszy naszych parafialnych, może nie za dużych, 35-lecia powstania parafii, a także 15-lecia konsekracji naszego Kościoła. Pragnę serdecznie powitać zgromadzoną tutaj rodzinę Radia Maryja, bo to jest też powód, dla którego gromadzimy się, dla którego przyszliście do nas. Cieszy nas obecność wszystkich członków wielkiej rodziny Radia Maryja. Dobrze, sobie brawa bijecie, bo my się też cieszymy, słuchajcie moi drodzy, że powstaje koło Radia Maryja w naszej parafii. To jest ta główna inspiracja, żeby właśnie też dzisiaj się gromadzić. Nasi parafianie uczestniczyli w środę ostatnią w poświęceniu Kościoła Pięknego, dedykowanego Matce Bożej, Gwieździe Nowej Ewangelizacji i świętemu Janowi Pawłowi II. Jaka to wielka radość, że taka świątynia powstała, a jaka to wielka radość, że w Białymstoku buduje się 10 nowych świątyń. Moi drodzy, czy to nie radość, kiedy żyjemy w czasach, gdzie zamykają się świątynie? To my się cieszymy z nowo powstających świątyń i cieszymy się i obchodzimy rocznicę poświęcenia świątyni, czyli oddania do kultu budynku, który służy modlitwie, który służy zanoszeniu za przyczyną naszych wielkich orędowników świętych modlitw. I dzisiaj przewodniczy naszej modlitwie ksiądz biskup Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy naszej archidiecezji, wielki krzewiciel kultu miłosierdzia Bożego i z pewnością mogę to naprawdę powiedzieć z przekonaniem znawca księdza błogosławionego Michała Sopoćki. Dlatego też dzisiaj będziemy o tym jeszcze więcej mówić podczas rozmów niedokończonych. Witam serdecznie wszystkich przybyłych kapłanów. Pozdrawiam księdza prałata Chojnowskiego, budowniczego świątyni. Witam przybyłych alumnów do naszego przybyłych alumnów do naszej świątyni, naszego kościoła. Witam was wszystkich. Tutaj, no szczerze mówiąc, jako proboszcz liczyłem, że będzie więcej tutaj nas, ale nasi parafianie widać, że wolą spędzać czas przy odbiorniku telewizyjnym. Takie czasy mamy. Ale moi drodzy, na pewno też pozdrowić chciałem wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez media, czy to w domu, czy też za granicami, przede wszystkim ludzi chorych. Polecamy wszystkie intencje w tej mszy świętej. Ja chcę wymienić tylko te, które zostały zamówione. Msza święta za zmarłego Henryka, kolejna msza gregoriańska. A na wyjeździe mamy takiego księdza, z którym mamy łączność, księdza Adama Wińskiego na Kubie, który modli się w intencji Janiny Dominika, a także Franciszka Krasowskiego. Polećmy wszystkie nasze intencje, a także intencje tych, którzy o naszą modlitwę prosili. Nie pozdrowiłem ojca Grzegorza, ale to wcześniej pozdrawialiśmy. Bardzo się cieszymy, że dotarł do nas z całą ekipą, która jak widzimy tutaj dzielnie pracuje. Serdecznie pozdrawiamy, cieszymy się, że możemy tak wspólnie się modlić. Zanośmy naszą modlitwę do Boga Ojca Wszechmogącego, dziękując Mu za wielkie dary, które stają się naszym udziałem,
dziękując za świętych, których dzisiaj wspominamy, świętego Maksymiliana, patrona tej parafii, naszego patrona błogosławionego księdza Michała. Dziękujmy za tych, którzy tę świątynię wznieśli. Dzisiaj cieszą się możliwością oddawania czci Bogu w tym pięknym kościele. Polecajmy całą parafię, nas tu zebranych, wszystkich, którzy z nami łączą się w modlitwie poprzez przekaz telewizyjny i radiowy. Nieśmy tę modlitwę, przyzywając stałenictwa wspomnianych świętych. Dziękujmy Bogu i prośmy o wszelkie dary i łaski, które zawsze są nam potrzebne, byśmy mogli godnie i owocnie tę najświętszą ofiarę sprawować. Najpierw przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci stanę, módlmy się. Boże niezmierzony w swoim miłosierdziu, Ty umacniasz wiarę swojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, aby wszyscy wierni głębiej pojęli, jak nieskończona jest miłość, przez którą zostali stworzeni.
jak cenna jest krew, przez którą zostali odkupieni, jak potężny jest Duch, który ich odrodził do życia i nimi kieruje. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, który jest zachowany dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę ustrzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie. A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary. Zbawienie dusz. Oto Słowo Boże. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Z całego serca będę chwalił Pana w Radzie Sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, zgłębiać się mają wszyscy, którzy je miłują. Dał pokarm bogobojnym, pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan. Zesłał odkupienie swojemu ludowi, na wieki ustanowił swoje przymierze. Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki. Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. Alleluja. 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 Alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w czasie tym, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Oto słowo Pańskie. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu. Umiłowana rodzino Radia Maryja, czcigodni kapłani, drogie siostry zakonne, wszyscy łączący się z nami w tej Eucharystii i modlitwie poprzez przekaz telewizyjny i radiowy. Te słowa z dzisiejszego pierwszego czytania listu świętego Piotra, których wychwala Boga okazującego swe wielkie miłosierdzie, bardzo odnoszą się do tego, co dzisiaj przeżywamy, gdy parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego tu w Białymstoku dziękuję za 35 lat swego istnienia. Wspomina 15 lat od konsekracji tego pięknego kościoła,
gdy, tak jak to czyniliśmy na początku naszego przekazu telewizyjnego, radiowego, w tym montażu słowno-muzycznym, nawiązując do tajemnicy miłosierdzia i osoby błogosławionego księdza Michała Sopoćki, tego, który od kilku miesięcy jest patronem naszego miasta, którego nazywamy Miastem Miłosierdzia. To wszystko zaprasza nas, abyśmy razem z świętym Piotrem wychwalali Boga za to, co nam czyni w swoich wielkich dziełach, dziełach Jego miłości, Jego miłosierdzia, co nam ukazuje i czego dokonuje w świętych. Świętych, których tu, w tym miejscu dzisiaj szczególnie chcemy wspominać. Święty Maksymilian, Maria Kolbe, błogosławiony Michał. Szaleniec niepokalanej, wielki czciciel niepokalanej i apostoł Bożego Miłosierdzia. Dwie postacie naszych czasów. Są jeszcze ci, którzy znali te osoby, tych, którzy dzisiaj są świętymi, którzy są dla nas wzorem, którzy są dzisiaj dla nas orędownikami u Ojca w niebie. A oni, święty Maksymilian i błogosławiony Michał, czy oni się znali? Znali się. Zachowało się takie wspomnienie błogosławionego księdza Michała, gdy powracał do Wilna po swoich studiach w Warszawie, tam też był kapelanem wojskowym, to było dokładnie 7 grudnia 1924 roku, przejeżdżał przez Grodno i zapisał w tych wspomnieniach: zatrzymałem się w Grodnie i odwiedziłem ojca Maksymiliana. Właśnie tam w Grodnie ojciec Maksymilian w 1922 roku został przeniesiony z Krakowa do tego miasta i tam rozpoczął wydawanie Rycerza Niepokalanej. Odwiedził błogosławiony Michał ojca Maksymiliana w Grodnie, na lewym brzegu Niemna, przy kościele Franciszkanów. Do dzisiaj ten kościół tam jest. Właśnie tam spotkali się dwaj święci. Ci, którzy byli zapaleni do gorliwością o innych. Błogosławiony Maksymilian, całkowicie oddany niepokalanej, i święty Maksymilian i błogosławiony Michał, który gorliwością od lat najmłodszych swoich o sprawy Boże, a potem w kapłaństwie, gorliwością objawiał wielką gorliwość o tych, którzy byli mu powierzeni, a potem wielki apostoł Bożego Miłosierdzia. I wspomina błogosławiony Michał: podziwiałem to, co czyni ten zakonnik dla sprawy szerzenia publikacji katolickich, dla apostołowania poprzez przekaz medialny, tak trzeba powiedzieć wtedy, poprzez Rycerza Niepokalanej. Stamtąd właśnie z Grodna to pismo tak poczytne, tak wiele wnoszące dla naszej wiary, dla naszego życia chrześcijańskiego, także dla odnawiania tego, co piękne i w naszej całej polskiej tradycji po okresie niewoli, gdy Polska się odradzała, to właśnie niósł nam ojciec Maksymilian przez Rycerz Niepokalanej, przez to swoje zaangażowanie, przez zawierzenie niepokalanej
podejmował, wydawało się, dzieło, które przerastało go, bo skromny zakonnik, bo skąd fundusze, a on potrafił sprowadzić najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, jak potem przekazywał, po to, aby cały świat poprzez niepokalaną przyprowadzić do Boga, trzeba poświęcić wszystkie siły i zdobywać najdoskonalsze, najnowocześniejsze środki. I błogosławiony Michał zapisał, podziwiałem jego właśnie rozmach, jego te perspektywy, które on snuł przed nim, tego, co chciał uczynić dla apostolstwa. I zadziwiał się też jego zaufaniem do niepokalanej, jego miłością do niepokalanej. Dwaj święci, Maksymilian, apostoł, można powiedzieć, czci Matki Bożej Niepokalanej i błogosławiony Michał z czasem wtedy jeszcze, jakkolwiek wspomina, że od dzieciństwa odkrywał, rozpoznawał wielkie dzieła i znaki Bożego miłosierdzia. To miłosierna opatrzność pozwoliła mu zrodzić się z bogobojnych rodziców. To miłosierna opatrzność prowadziła go, gdy rozpoznał, odczytał swoje powołanie kapłańskie. Niełatwo mu było ukończyć potrzebne stopnie wiedzy, nauki zdobyć, aby zostać kapłanem. I właśnie tak postrzegał swoje życie jako jeden wielki przejaw objawów Bożego miłosierdzia. A potem, gdy spotkał świętą Faustynę, gdy odczytał w jej objawieniach wielkie zaproszenie, aby głosić tajemnicę Bożego miłosierdzia, aby przyczyniać się do tego, by kult Bożego miłosierdzia mógł się rozwijać, całkowicie temu się poświęcił. Dwaj nasi święci, dwaj patronowie tej parafii, jak wspomniałem, naszego miasta. Czego możemy się od nich uczyć? Co oni nam dzisiaj mówią swoim życiem, swoją postawą? Święci, całkowicie oddani Bogu, wielkiemu dziełu apostolstwa. Święty Maksymilian wyróżniał się tą niezwykłą, heroiczną, wprost czcią, miłością do niepokalanej. Ujawniała się w nim wielka żarliwość o zbawienie dusz, aby wszystkich poprzez zaufanie, zawierzenie, poprzez uczenie miłości do niepokalanej, wszystkich przyprowadzić do Boga. Ale także znany był z wielkiej miłości bliźniego, którą udokumentował, poświadczył oddaniem swego życia za brata. Błogosławiony Michał, ogarnięty tajemnicą Bożego miłosierdzia, zapisze po spotkaniu z świętą Faustyną, gdy rozeznał, odkrył, jak wielkim dobrodziejstwem jest nauczanie czy przypomnienie światu, że Bóg jest samą miłością, miłosierdziem. Jak wielkie znaczenie dla tego, by ludzie mogli z większą ufnością zwracać się do Boga, jest rozwój kultu Bożego miłosierdzia. I o tym się wewnętrznie przekonał, bo całe życie chciał rozpoznawać, odczytywać zamysły Boże i był na nie otwarty. Chciał zawsze pełnić wolę Bożą. Całkowicie oddał się apostolstwu Bożego miłosierdzia. Zapisze, byłbym wielkim niewdzięcznikiem, gdybym głoszeniu Bożego miłosierdzia, staraniom o wprowadzenie kultu Bożego miłosierdzia, także świadczeniu o Bogu miłosiernym, nie poświęcił wszystkich sił całego swego życia. Gorliwy czciciel niepokalanej, gorliwy czciciel Bożego miłosierdzia. Apostoł poprzez niepokalaną wszystkich przyprowadzić do Chrystusa, apostoł miłosierdzia, ujawniając, nauczając, głosząc tę prawdę, wszystkich przyprowadzić do Boga
pozwolić, pomóc, aby pozwolili, by Bóg ogarnął ich promieniami swego miłosierdzia. Siłą świętego Maksymiliana była jego wiara oparta na miłości do niepokalanej. Mocą błogosławionego Michała była wielka ufność w Boże miłosierdzie. Uczymy się od tych naszych wielkich świętych patronów. Uczymy się miłości do niepokalanej, a poprzez nią miłości do Boga. Uczymy się zaufania Bożemu miłosierdziu, a przez tę ufność otwierania nas samych na zbawcze łaski Bożego miłosierdzia. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego, które otwiera dla nas w Chrystusie, które przynosi nam w rzeczywistości zbawienia. To jest to zaproszenie do wielbienia Boga w tych darach, które nam objawia. Darach Jego miłości, Jego miłosierdzia. To jest wielka zachęta, abyśmy się wpatrując w tych apostołów miłości Bożej, Bożego miłosierdzia, starali się wielbić Boże miłosierdzie, starali się także w naszych postawach, w naszym życiu to miłosierdzie świadczyć. W Ewangelii dzisiejszej usłyszeliśmy słowa młodzieńca: Nauczycielu, Mistrzu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Myślę, że to pytanie, tak zasadnicze, tak istotne, ono wciąż, zawsze winno być w nas żywe. To pytanie niewątpliwie przyświecało naszym świętym, których dzisiaj wspominamy. I ich życie pokazuje, że rzeczywiście można zmierzać, zdążać ku temu, aby ten upragniony cel, szczęśliwość wieczna, życie wieczne w Bogu stało się naszym udziałem. Znamy nasze ludzkie ułomności, słabości. Lękamy się trudów, które przed nami stają. Ale nasza ufność Bogu, jak zaprasza nas ku temu kult Bożego miłosierdzia, nasze oddanie niepokalanej, którego uczył nas święty Maksymilian, to są te drogowskazy. To jest też ta pomoc, która przychodzi do nas z góry, od Ojca Miłosierdzia, która przychodzi od nas, do nas poprzez stawiennictwo Matki Niepokalanej. One dodają nam odwagi, dodają nam otuchy i mocy, byśmy w tym naszym świecie niełatwym zawsze były problemy, z którymi ci, którzy chcieli iść za Chrystusem, którzy uczciwie i dogłębnie pytali, co mam czynić o życie wieczne, aby osiągnąć życie wieczne. Takie trudności, takie przeszkody zawsze się pojawiały. Ale nasza wiara, nasze zaufanie Bogu, nasza miłość do Matki Najświętszej, to jest ta moc, która pozwala nam także i w tych naszych czasach niełatwych, pozwala nam iść tą drogą, którą ukazali nam nasi święci dzisiaj wspominani. Niech więc te nasze szczere pragnienia, także połączone dzisiaj z szczególnym dziękczynieniem tej parafii za istnienie wspólnoty parafialnej, która się rozwija, która wzrasta, która w tym swoim oddaniu Bogu, w swojej wierze, zaufaniu Bogu wzniosła tę świątynię. Może tutaj wspólnie się gromadzić, modlić.
duchu tego dziękczynienia, ale też i zawierzenia Bogu poprzez stawiennictwo patrona świętego Maksymiliana. Niech właśnie to zawierzenie, ta ufność, te pragnienia, które są w nas wzmocnione wstawiennictwem naszych świętych patronów, pozwalają ufnie, pogodnie, z nadzieją iść w naszą codzienność, podejmować zadania, wyzwania, które przed nami stają. Dziękując Bogu, także przyjmować to, co jest naszą codziennością, aby w niej realizować w naszym życiu to, tę odpowiedź, jaką dzisiaj daje nam Ojciec Święty Maksymilian, jaką daje nam błogosławiony ksiądz Michał. Ci, którzy do końca zaufali, zawierzyli, którzy w pełni zrealizowali to pytanie postawione, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. W duchu wdzięczności, w duchu naszej modlitwy i prośby, zaufaniu Bogu, chciejmy tej Eucharystii uczestniczyć i dziękując, i prosząc, byśmy wpatrując się w naszych patronów, szli tą ścieżką wiary, ufności Bogu, abyśmy mogli osiągnąć to, o co pyta dzisiaj młodzieniec Ewangelii, życie wieczne. Amen. Do Boga Ojca Wszechmogącego, który ludziom pragnie okazać swoje miłosierdzie, z ufnością zanieśmy nasze modlitwy. Za Kościół powszechny, aby w sercach ludzi budził wiarę, możliwość przemiany człowieka i świata. Ciebie prosimy. Za Ojca Świętego Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby służąc Kościołowi na stolicy Piotrowej, prowadził wszystkich ludzi do spotkania z Bogiem. Ciebie prosimy. Za siostry Jezusa Miłosiernego, aby niosły światu dar modlitwy, a swoim życiem świadczyły o wartościach wiecznych. Ciebie prosimy. Za ludzi chorych, aby w cierpieniach doznali miłosierdzia od Chrystusa i od ludzi, których spotykają na swojej drodze. Ciebie prosimy. Za Radio Maryja i telewizję Trwam, aby skutecznie przyczyniały się do pomnożenia chwały Bożej na ziemi. Ciebie prosimy. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy kochali Boga całym sercem, a bliźnich tak, jak umiłował nas Chrystus. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw, aby doznane od Ciebie miłosierdzie pobudzało nas do wiernej służby Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
zostaną przeniesione dary serca przez poszczególne parafie. Dar serca z kół żywego różańca z parafii świętego Maksymiliana w Białymstoku, dar serca od rycerstwa niepokalanej z parafii świętego Maksymiliana w Białymstoku, dar serca żywej drogi krzyżowej z parafii świętego Maksymiliana w Białymstoku, dar serca od matek w modlitwie z parafii świętego Maksymiliana w Białymstoku, dar serca od kół różańcowych z parafii świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, dar serca od koła żywego różańca z parafii świętego Rafała Kalinowskiego w Białymstoku, dar serca od apostolstwa dobrej śmierci z parafii świętego Rafała Kalinowskiego w Białymstoku, dar serca koła przyjaciół Radia Maryja, sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, dar serca koła przyjaciół Radia Maryja z parafii Ducha Świętego w Białymstoku, dar serca koła przyjaciół Radia Maryja z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Białymstoku, dar serca koła przyjaciół Radia Maryja z parafii Świętej Jadwigi Królowej w Białymstoku, dar serca koła przyjaciół Radia Maryja z parafii świętego Andrzeja Boboli w Białymstoku, dar serca koła przyjaciół Radia Maryja z parafii Przemienienia Pańskiego w Białymstoku, dar serca z biura Radia Maryja przy parafii świętego Rocha w Białymstoku i dar serca przyjaciół Radia Maryja od pani Wandy Czykier, od pani Janiny Kochy i od pani Stanisławy Kuklik. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie ofiary sług Twoich i przemień je w sakrament odkupienia, którym sprawujemy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna. Abyśmy mocą tej ofiary nieustannie pokładając ufność w Chrystusie ukrzyżowanym, doszli do uczestnictwa w Jego zmartwychwstaniu przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, Ojcze Święty. Albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki, mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą i wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza nieustannie cześć Tobie oddają. Łącząc się z nimi, razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię wołając. Święty, 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 wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Miłosierdziu swoim pośpieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenie i smutnym radość.
aby wypełnić Twoje postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza. Kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze Święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował i gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, dzięki składał i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy Cię, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Boże Ojcze, sprawując teraz pamiątkę naszego odkupienia, wspominamy śmierć Chrystusa i Jego zstąpienie do otchłani, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, a oczekując Jego przyjścia w chwale, składamy Ci, Boże, Jego ciało i krew jako ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata. Wejrzyj, Boże, na ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi i spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale. Pamiętaj, Boże, o wszystkich, za których składamy tę ofiarę, przede wszystkim o Twoim słudze, naszym papieżu Franciszku, o naszym biskupie Edwardzie, biskupie Henryku, Stanisławie, o wszystkich biskupach i całym duchowieństwie, o składających ofiarę i tutaj zgromadzonych. O nowo ochrzczonych, których dzisiaj ochrzciłeś, o całym ludzie Twoim i o wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają. Pamiętaj także o tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem oraz o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. O dobry Ojcze, daj nam swoim dzieciom dziedzictwo życia wiecznego z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, z apostołami, świętym Maksymilianem, błogosławionym Michałem i wszystkimi świętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym stworzeniem
wyzwolonym z grzechu i śmierci, będziemy Cię chwalić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasz, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Módlmy się. Najmiłosierniejszy Boże, daj nam, abyśmy nakarmieni ciałem i krwią Twojego Syna z coraz większą ufnością czerpali łaski ze źródeł miłosierdzia i sami okazywali się coraz bardziej miłosierni wobec naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Moi kochani, mamy serca przepełnione wdzięcznością. Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność za przybycie dzisiaj do naszej świątyni, zwłaszcza członkom kół Radia Maryja z naszego miasta. Cieszy nas, że i w naszej parafii takie koło powstaje. Cieszy nas, że mogliście dzisiaj spędzić te kilka chwil parafii, która świętuje swoją rocznicę powstania, 35. i 15. rocznicę konsekracji Kościoła. Cieszymy się z możliwości łączenia się na modlitwie poprzez katolickie media z osobami chorymi, jak też z naszymi rodakami za granicą. W naszych domach Radio Maryja i Telewizja Trwam była już od dawna w parafii po raz pierwszy. Liczymy, że nie po raz ostatni. Zapraszam już teraz. Zapraszam wszystkich przybyłych gości do zakątka Kolbego, do domu parafialnego. Tam czeka poczęstunek przygotowany przez naszych parafian. Bardzo serdecznie pragnę podziękować księdzu biskupowi Henrykowi Ciereszko, który pośród rozlicznych zajęć, teraz jest okres i bierzmowań, i wizytacji, zechciał do nas przybyć w jego osobie. Pragnę serdecznie pozdrowić naszego metropolitę, arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, który ma konferencję naukową w naszym Pałacu Branickich, a także naszego arcybiskupa emeryta Stanisława Szymeckiego,
z pewnością łączącego się z nami na modlitwie. Dziękuję alumnom przybyłym z Seminarium Duchownego za dzisiejszą asystę, także chórowi parafialnemu z Holi, która także przygotowała program przed dzisiejszą transmisją, przed mszą świętą. Pragnę również serdecznie podziękować przybyłym siostrom zakonnym, siostrze Józefice z naszej parafii, siostrom świętej rodziny, które są z naszego miasta i też pamiętajmy, założycielka to jest błogosławiona Maria Lament z naszego miasta, z naszej archidiecezji, z czego też się bardzo cieszymy. Cieszymy się zresztą z każdej osoby, która przybyła. Pragnę serdecznie podziękować kapłanom, którzy przybyli, niektórzy z tu obecnych, chociażby kustosz Świętej Wody, to gościu Radio Maria wiele razy i będzie gościu. Ale my się cieszymy, że też nie jesteśmy gorsi. Są też budowniczowie kościoła. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w taki czy inny sposób przygotowanie dzisiejszej naszej uroczystości. My na tym nie kończymy. Jeszcze w tym roku mamy odpust, tak było zaproszenie do świętego Rocha, no mamy odpust 14 sierpnia, świętego Maksymiliana. Zechcemy jeszcze zrobić festyn parafialny, ale też i misję we wrześniu. Także moi drodzy, to świętowanie to nie tylko taki raz do roku i tylko jakieś takie fajerwerki, ale tu chodzi o modlitwę, tu chodzi o nawrócenie serca i chcemy, ażeby nam wszystkim, patronowie, o których dzisiaj tak pięknie mówił nasz biskup przewodniczący Eucharystii, żeby wszystkim nam wypraszali potrzebne łaski i byli wzorem w tych czasach, ażeby nasza wiara nie osłabła, ale coraz bardziej była mocna i nasze świadectwo było czytelne dla całego świata. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za modlitwę. Szczęść Boże. Kochani, bardzo dziękujemy za życzliwość księdzu prałatowi, wspólnocie parafialnej, wszystkim, którzy są razem z nami i kochani za świętym Maksymilianem, za świętym Janem Pawłem II, za wielkimi świętymi, którzy są dla nas przykładem. Oddajmy się Panu Bogu przez stawiennictwo Matki Najświętszej. Maryjo, niepokalana zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Mario, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką. Amen. Dziękujemy Bogu miłosiernemu, dziękujemy za naszych świętych patronów, świętego Maksymiliana, błogosławionego Michała, świętego Jana Pawła, świętą Faustynę, bo tak ci apostołowie miłosierdzia jawią się. Dziękujemy Bogu za to, że możemy się spotykać w naszych świątyniach, kościołach znoszonych ku chwale Bożej, że możemy być w parafiach, w wspólnotach, które żyją wiarą, które tę wiarę zachowują, które stają się miejscem świadectwa. Świadectwa miłości do Boga, miłości do niepokalanej, tak jak zaprasza nas święty Maksymilian. Także tych, którzy ufają Bożemu miłosierdziu, czego uczy nas
święta Faustyna, święty Jan Paweł II, błogosławiony Michał. Dziękujemy Bogu, dziękujemy sobie nawzajem i przedstawiennictwo naszych patronów prosimy, byśmy rzeczywiście, tak jak oni stawali się świadkami Chrystusa, apostołami naszych czasów, tam gdzie jesteśmy, niech nam w tym wszystkim Pan Bóg błogosławi. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.